Witajcie! Podobnie dzisiaj kolejny film ze zlotu festiwalu w Wilkowicach. Mamy tutaj pięknego Lanca, rocznik 37. Słuchajcie, naprawdę świetna rzecz zrobiona. Jest to bardzo interesujący model, ponieważ one później i w trakcie właściwie też II wojny światowej były przerabiane na pojazdy i takich pojazdów, jak zobaczycie na starych zdjęciach, można było po prostu dużo zaobserwować. Nie znam historii, dlaczego taka sytuacja miała miejsce, dlaczego tak się działo. Niemniej jednak tutaj mamy właśnie ten pokazany pojazd. Już nie jest to jako maszyna rolnicza, a już jako samochód, jako środek transportu osobowego, można powiedzieć. Na pewno taki Lanc nie służył już do rolnictwa, a brał udział też, powiedzmy, czy też w operacjach takich, powiedzmy, wojskowych, do ciągnięcia lawet, armat. Tego nie wiem, to w tej chwili są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia, ale z tego, co oglądałem stare zdjęcia pozłomów z II wojny światowej, to tak to właśnie wyglądało. Tu przy okazji zaraz porozmawiamy z kolegą Olkiem i Robertem, którzy będą nam mogli powiedzieć coś więcej o tym bulldogu. I zaraz się przekonamy, co tutaj, z czym tu mamy do czynienia. Dobra, poczekaj. Dobra. To w każdym razie tutaj tak poczekamy w tej chwili na Roberta. Cześć, Robert. Witam. Powiedz coś o tym twoim bulldogu, bo naprawdę jest piękna maszyna, wyremontowana, naprawdę wydaje się w najmniejszym drobiazgu. Była wcześniej chyba jako pojazd rolniczy, tak mi się wydaje, ponieważ tych pojazdów jako takich samochodowych, bo tak bym go raczej zakwalifikował przez ten fotel, było znacznie, znacznie mniej. Co możesz o nim powiedzieć? No tak, to jest Lanc Bulldog, został wyprodukowany w Niemczech, w Mannheim w 37 roku. Ten stan, który teraz mamy, możemy zawdzięczać firmie Bulldog Service Bielska-Białej, bo oni go tak zrobili, dopieścili go do takiego stanu. Ja produkuję do tych ciągników części. No właśnie, przepraszam na chwileczkę, bo co chciałem powiedzieć, tutaj tych ciągników zostało bardzo, bardzo dużo przerobionych przez to, że te silniki w późniejszym czasie nie były już tak funkcjonalne. One sprawiały wiele kłopotów przy odpalaniu. To trzeba było wstać 2-3 godziny wcześniej, żeby tą maszynę odpalić. Stąd zmieniano te silniki na S-y różnego rodzaju. No i w późniejszym czasie to wszystko, co tutaj widzimy, tą całą galanterię, ponieważ od kabiny, tutaj można powiedzieć, wszystko do przodu to jest już galanteria, to są rzeczy, których się nie da kupić. One zostały wszystkie w większości zezłomowane. No i dzięki właśnie takim ludziom jak Robert możemy się cieszyć innymi tutaj skompletowanymi Lancami czy też Ursusami. Od jak dawna ty się tym zajmujesz? Zajmuję się praktycznie tym od dziecka, odkąd pamiętam już. Dźwięk tych maszyn i te chłodnice i te wszystkie żeliwo musiałem nosić, dlatego jestem taki duży, między innymi. Dobrze, dobrze. Tak, to ja mogę jeszcze powiedzieć, serce tego ciągnika, czyli skrzynia korbowa i cały tył, znaleźliśmy, ojciec poszukiwał takich części, jeździł po prostu po Polsce, po gospodarzach, chodził po ludziach, pytał się. I mówił, a tutaj mamy coś, nie? I to jest wszystko zrobione ze złomu, który znaleźliśmy w jakichś stodołach. Po prostu udało się to odnaleźć jakimś dziwnym sposobem, ale rzeczywiście. Nie przypadkiem, tylko tam dążyliśmy, żeby przeszukać każdy metr po prostu, żeby znaleźć. Widzicie, na czym to polega. Te części nie są naprawdę dzisiaj do kupienia. Niedaleko koło mnie, słuchajcie, był jeszcze parę lat temu nie Lanc, tylko Ursus C45 z drugim silnikiem i to zostało sprzedane. Niestety, kiedy ja poszukiwałem takiego czegoś, bo chciałem dla siebie, nikt nie powiedział mi, że coś takiego tam stoi i ktoś to wziął. Nie wiem, co się stało z tamtymi częściami, mniejsza z tym. Powiedz teraz coś o chłodnicach, bo widzę, że tu masz piękne chłodnice. No, chłodnice to jest akurat moje oczko w głowie. Zajmuję się produkcją chłodnic od 20 lat. Od 20 lat to jest akurat chłodnica do Zetora 25. Tutaj mamy chłodnicę do Ursusa C45. Tutaj mamy chłodnicę do Lanca małego. To jest do Lanca małego. Tutaj mamy do, już to jest full diesel. Po 60 latach też Lanc, ale
już się nazywa Full Diesel, 1607 model. Aha. Także widzicie, czy w planach są na przykład, bo wiem, że bardzo wszyscy poszukują w tej chwili chłodnic do Ursa 25-28. Oczywiście, już jest prototyp zrobiony, niestety nie daliśmy rady przez tą całą historię z tą pandemią zdążyć z tym wszystkim, ale w przyszłym roku już będzie produkowana seryjnie i będzie można ją śmiało u nas nabyć i będzie, daję gwarancję, że będzie chodziła tak długo, jak będziecie chcieli. Dobrze, to jest świetna wiadomość w każdym razie dla wszystkich kolekcjonerów ciągników Ursus 25 i 28. Także bardzo fajna sprawa, cieszę się. Miło było Cię poznać, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich, hej. Cześć.